Jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Wyższych Szkół Bankowych. Ja się nazywam Jadna Cieśla Kospalska i dzisiaj moim i Waszym gościem jest Pan Igor Protasowicki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zanim zaczniemy, kilka słów wprowadzenia. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, inżynier informatyki, pracownik dydaktyczny WSB w Warszawie, autor licznych publikacji naukowych i współautor książek związanych z problematyką wielu wymiarów bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, przewodniczący warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, motocyklista, współautor stałego bloku w programie telewizyjnym Motoślad na antenie telewizji Motowizja, współautor monografii m.in. Polityki Polityka bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowo-Wschodniej, rola i znaczenie Grupy Wyszehradzkiej, rola premierów RP w polityce bezpieczeństwa państwa po 1989 roku i bezpieczeństwo polityczne i militarne Polski po 1989 roku. A nie, Gorze. Wiedza z zakresu bezpieczeństwa Pana jest olbrzymia, to mam pytanie: jak Pan, mając tę swoją wiedzę o bezpieczeństwie, o tym, jakie informacje do nas docierają, które z nich są prawdziwe, które nie, ile jest dookoła różnych pułapek, które na nas czekają, jak Pan żyje z tą wiedzą? Wiedza na jakiś temat może nam najwyżej otworzyć oczy. Są pewne paradoksy w nauce, które mówią, że im więcej wiemy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jak ta nasza wiedza jest ograniczona. I ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że absolutnie nie wiem wszystkiego, natomiast mogę się powstrzymać świadomie czy półświadomie od niektórych działań, które widzę na co dzień w wykonaniu wielu osób, które znam. No i my dzisiaj porozmawiamy o tym, co jest częścią naszego życia, czyli o fake newsach. Wiele z nas, wiele osób korzysta z mediów społecznościowych, które być może to zaraz pan z, zweryfikuje, czy mówię prawdę, czy nie, ale wydaje mi się, że są dosyć niezłym źródłem rozpowszechniania i fake newsów, i dezinformacji. No ale właśnie, zanim zaczniemy, to prośba o wytłumaczenie. Dezinformacja i fake news, używamy tych słów wymiennie, ale chyba znaczą coś innego. To są podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego państwa. To znaczy, w momencie, kiedy budujemy swoją opinię, budujemy swój światopogląd, podejmujemy decyzje, podejmujemy te działania na podstawie informacji, które zgromadziliśmy. Natomiast dezinformacja prowadzi do błędnego toku rozumowego i podejmowania takich decyzji, których inaczej byśmy nie podjęli. Każdy z nas może być w gruncie rzeczy świadomie bądź nieświadomie narażony na, te, na, takie, na takie procesy, one się pojawiają wszędzie. No, i siłą rzeczy, no mówiliśmy o łańcuszkach szczęścia. Może się okazać, że wręcz przyczynimy się do tego, że takie dezinformacyjne kwestie będą rozprzestrzeniane. Natomiast, jeżeli chodzi o fake news, to jest po prostu fałszywa wiadomość, celowo stworzona i wprowadzona do obiegu. Wiadomość o nieprawdziwym wydarzeniu. Część z tych informacji, które otrzymujemy chociażby w mediach społecznościowych, która jest nieprawdziwa, wysyłana jest nam celowo, czyli ktoś z zamiarem faktycznie wprowadzenia nas w błąd albo wywołania takiej albo innej naszej reakcji wprowadza te informacje w błąd. Natomiast mamy też takie osoby, które bez refleksji czytają te treści, tak, czy w jakikolwiek sposób Widzą te treści, widzą chwytliwe nagłówki tytuły, udostępniają te treści da dalej. To także jest y szerzenie fake newsów, prawda? Tak, dokładnie. No, tu mamy zestawienie tych dwóch określeń ze sobą, jedno obok drugiego. Fake news, nieprawdziwa informacja. Dezinformacja to jest proces, który polega na rozprzestrzenianiu się tych fake newsów, jak już określiliśmy. Natomiast problem polega na tym, że bardzo trudno jest odróżnić informację sfałszowaną, nieprawdziwą, od informacji prawdziwych, ponieważ bardzo często autorzy tych wiadomości rozsyłają je i korzystają z gąszczu informacyjnego, który powstaje gdzieś wokół nas przy okazji medialnych chwytliwych wydarzeń, tak jak na przykład pandemia COVID-19, tak jak na przykład wojna rosyjsko-ukraińska. Proszę zauważyć, że w momencie, gdy tylko te tematy stały się interesujące dla masowego odbiorcy i zdominowały środki masowego przekazu, na Wtychmiast właściwie pojawiły się fałszywe informacje na ten temat, próbujące zmienić naszą opinię w stosunku do Ukraińców, z drugiej strony w stosunku do Rosjan, czy też próbujące zmienić nasze nastawienie do akcji szczepień albo przygotowania się, noszenia maseczek itd., tak itd. Tak Te przykłady można mnożyć, natomiast właśnie bardzo często to sytuacja życiowa jest tym determinantem powodującym, że w ogóle takie informacje, czy też akcja dezinformacyjna się pojawia. I nam chyba też jest trudno często wyłapać te informacje, które są nieprawdziwe, dlatego, że nie zawsze spotykamy się z informacjami całkowicie nieprawdziwymi, prawda? Często jest tak, że te informacje częściowo prawdę zawierają, więc wydaje nam się, że są wiarygodne, no, bo tu jest faktycznie część takiej prawdy, którą wiem, którą znam. Albo na przykład kolejny, kolejny rodzaj manipulacji to używanie cytatów, które są zupełnie wyrwane z kontekstu. Czyli widzimy cytat na przykład jakiegoś polityka, czy innej osoby, który jest wyrwany z kontekstu i wstawiony do, w taką sytuację, w takie otoczenie, w taką narrację, która będzie pasowała do tego fake newsa, który ma być za chwilę udostępniony. Tak to są też znane zabiegi erystyczne polegające na uwiarygodnianiu swojego stanowiska, a tym samym też uwiarygodnianiu i wzmocnianiu przekazu związanego z akcją dezinformacyjną, którą prowadzimy. Akcja dezinformacyjna może być oddolna, czyli związana z jakimiś działaniami własnymi, może być zdecentralizowana, niezorganizowana, podlegająca częściowo legitymizacji jakiegoś podmiotu na autora, który po prostu wpuścił ją w sieć, żeby osiągnąć pewien efekt, może też być elementem polityki państwa polegającej na zmianie swojej pozycji w środowisku międzynarodowym, ewentualnie też zmiany sposobu patrzenia na dane państwo w, w ramach tego co robi w stosunkach międzynarodowych, z czym mamy do czynienia akurat teraz. Wiele osób podkreśla to, że środowiska, które na przestrzeni ostatnich dwóch lat namawiały do tego, aby się nie szczepić. Czyli środowiska antyszczepionkowe od 24 lutego z kolei namawiają do tego, aby Ukrainie nie pomagać. I wiele osób widzi tutaj wpływ Rosji. Prawda? Trudno powiedzieć, żeby to, było, to były środowiska. To bardziej chodzi o określone, konkretne konta w portalach społecznościowych, ponieważ informacje o rzekomej szkodliwości szczepionek, znaczy preparatów, bo tam nie wszystko można zakwalifikować tak sensu stricte, definicyjnie, słownikowo jako szczepionkę, ale kwestionowano bezpieczeństwo stosowania tych preparatów i szczepionek przeciw COVID-19, i okazuje się, że te same konta w portalach społecznościowych, Społecznościowych, które wcześniej uczestniczyły w tej akcji dezinformacyjnej, uczestniczą w akcji dezinformacyjnej na korzyść Rosji. No właśnie, mówił Pan o kontach. Czy my jesteśmy w stanie z takiej perspektywy zwykłego użytkownika mediów społecznościowych, który sobie wchodzi raz, nie wiem, wieczorem, albo ma akurat przerwę w pracy na kawę i sobie przegląda Facebooka? Czy jakiekolwiek inne medium, czy my w ogóle jesteśmy w stanie odróżnić, które konto jest kontem prawdziwym, a które konto jest po prostu botem, mającym na celu rozsyłać nieprawdziwe informacje? Konkretne konto? Niestety nie. Nie będziemy w stanie zweryfikować, czy jest to osoba żywa, czy jest to news generowany komputerowo. Tak jak bardzo trudno jest teraz rozpoznać, czy rozmawiamy na infolinii z żywym człowiekiem, czy, czy z botem, właśnie. Możemy natomiast rozpoznać, czy mamy do czynienia z informacją prawdziwą, czy z fake newsem. Tutaj y, powinniśmy jednak. Y, Koniec języka, wziąć za przewodnika i poszukać kolejnego źródła tej informacji. Jeżeli ta informacja będzie się powielać w kolejnych mediach, tutaj sięgnąłbym przede wszystkim do mediów tradycyjnych, gdzie informacja powinna być przed emisją zweryfikowana. I jeżeli znajdziemy potwierdzenie w tychże mediach, to znaczy, że mamy do czynienia z rzetelną, prawdziwą informacją. Jeżeli nie, no to 99% powinno odpalić czerwoną lampkę gdzieś z tyłu głowy. A co w takiej sytuacji, gdy konta, będę nazywała konta, tak, bo nie wiemy, czy boty, czy prawdziwi ludzie, w każdym razie konta wysyłają linki do stron, które nawet już Facebook oznacza jako fake news, tak? Facebook też się za to wziął, oznacza jako fake news. Natomiast jako argument podaje to, że Szuka informacji poza mediami mainstreamowymi. Widziałam taki komentarz, taką argumentację, że szukam wiadomości prawdziwych poza mediami mainstreamowymi, bo one już mnie nieraz yy, zawiodły. Na przykład, Albo jestem inteligentny, inteligentna, więc szukam nie tylko tam, gdzie są oczywiste informacje, tylko szukam też w tych miejscach, których inni nie no właśnie, te media mainstreamowe, mainstreamowe nie uznają, bo im się nie opłaca, i tak dalej. Takich przykładów można by mnożyć. Wyłącz telewizor, włącz myślenie. Na o, na przykład. <grym> <grym> Och, tak. Dzisiaj. Gdy możemy z ręką na sercu powiedzieć sobie, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, uzależnionym od informacji, uzależnionym od dynamiki przepływu informacji, skuteczności, szybkości dotarcia do niej, to wyszukanie alternatywnego źródła konkretnego news'a nie powinno być żadnym problemem. Powiedzmy jeszcze te 20 czy 25 lat temu, gdy internet raczkował w Polsce. No w zasadzie można powiedzieć, że ten internet cywilny rozwijał się w Polsce niemal tak samo szybko, a nawet w niektórych przypadkach szybciej niż w reszcie zachodniej hemisfery. To na początku tego rozwoju internetu byliśmy zdani na czas połączenia, na szybkość dotarcia do konkretnych serwisów. Ilość serwisów była też ograniczona. Dziś na natomiast możemy przebierać we wszystkich. Po pierwsze, dostęp do nowoczesnych technologii komunikacyjnych jest o wiele o wiele większy niż 20 lat temu. Dziś każdy z nas ma jakieś smart urządzenie przy sobie albo prawie każdy. Prawie każdy ma w domu komputer i Dostęp do informacji nie jest ograniczony, ani w żaden sposób reglamentowany. Po drugie, panuje pełen pluralizm internetowy. Kiedyś to była taka przestrzeń uwolniona, w której funkcjonowały coś, co przez jakiś czas określane było mianem new media, natomiast media tradycyjne raczej stroniły od internetu. Dziś, nie istniejąc w tej sferze sieci globalnej, nie istnieje się prawie wcale. Można zauważyć proces, w którym. Utrzymywanie tradycyjnej formy, czy to drukarskiej, czy to radiowej, czy telewizyjnej, pomału staje się po prostu dodatkiem do tej aktywności, którą prowadzi się w sieci. Poza tym media tradycyjne kiedyś, tak jakbyśmy spojrzeli choćby na wspomniane przeze mnie dzienniki, były ograniczone prędkością druku i dystrybucji. Były wydania poranne, były wydania popołudniowe. No, i w momencie, kiedy informacja nie załapała się na jedno z dwóch, to albo się dezaktualizowała i nie była publikowana wcale, albo była publikowana z większym bądź mniejszym opóźnieniem. Internet daje nam możliwość pominięcia tego. Kolejna rzecz to są kanały dotarcia do odbiorców. Można próbować docierać takim no, trudno mówić o tradycyjnym kanale w przypadku internetu, ale tak, to jest taki jeden z najstarszych znanych kanałów, czyli witryna internetowa. Strona, na której będziemy zamieszczać, informacje, które następnie będą spadać gdzieś coraz niżej w hierarchii, aż w końcu znikną w archiwum. Z drugiej strony można dystrybuować przy użyciu kanałów informacyjnych, informacji szybkiej, biuletynów BBS i innych wiadomości push, które będą docierać do odbiorców zarówno przez dedykowane aplikacje bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia, czy komputera, czy w smartfonie, czy w postaci newsletterów, Pocztą elektroniczną przesyłanych, i tak dalej, i tak dalej. No, nawet przeglądarki internetowe, dzisiaj, gdy otwieramy nową, pustą zakładkę, bardzo często otwierają domyślnie stronę z nagłówkami, żebyśmy widzieli, co się wokół nas dzieje. Kolejna rzecz to jest pewne zagrożenie, które ta nowoczesność za sobą niesie. W momencie, kiedy studiowałem, no było to już ładne parę lat temu, na zajęciach z podstaw psychologii powiedziano nam, że ludzki umysł przyjmuje do wiadomości i analizuje. Świadomie jedynie 20% informacji, które się do nas dostają. Tylko, że musimy wziąć pod uwagę, że informacją, która dostaje się do naszego centralnego ośrodka nerwowego jest każdy bodziec rejestrowany przez słuch, wzrok, węch, smak i dotyk. Natomiast te, te informacje, które konsumujemy świadomie, Czyli newsy docierają do nas przede wszystkim przez zmysły słuchu i wzroku. W związku z tym, filtrując te, te wszystkie rzeczy, które gdzieś się przewijają po ekranach, którymi jesteśmy otoczeni, w przestrzeni publicznej, w której się znajdujemy, w postaci reklam, szyldów itd., itd. proszę sobie uświadomić, jak gigantyczny gąszcz różnego rodzaju treści przetwarzany jest przez nasz centralny ośrodek nerwowy i co się z tym dzieje. Z gąszczu informacyjnego korzystają, powiedzmy, podmioty, które zajmują się zawodowo wyszukiwaniem i dostarczaniem informacji, czyli silniki wyszukiwarek internetowych. Proszę zauważyć, że o być albo nie być przeglądarki decyduje to, czy użytkownicy będą z nich korzystać, bo wtedy między informacjami cennymi dla odbiorcy można zaplątać bardzo dużo różnych, mówiąc krótko, reklam. Treści, które w sposób odpłatny zostaną przedstawione nam. To znaczy, my dostaniemy za darmo, natomiast osoba, której zależy na tym, żebyśmy, czy podmiot, któremu zależy na tym, żebyśmy tę treść zobaczyli, zapłaci właścicielowi wyszukiwarki internetowej. No i tak działa Google, to w zasadzie tak działają wszyscy najwięksi. Plus aby te treści, które chcemy Otrzymać jako wynik wyszukiwania były dla nas naprawdę interesujące. Stosowane są algorytmy, które profilują naszą osobowość. No i tym sposobem, im dłużej korzystamy z określonych silników wy wyszukiwania, tym precyzyjniej one działają, ale z drugiej strony też tym bardziej zamykają nas w takiej bańce informacyjnej. No i jeżeli zaczynamy szukać potwierdzenia dla tez, że no powiedzmy, że szczepionki szkodzą. No, to im dłużej będziemy szukać potwierdzenia dla tej tezy, tym więcej wyników wyszukiwania potwierdzających nasze przekonania będzie się pojawiać w wynikach wyszukiwania. No i to jest właśnie bardzo duże zagrożenie, bo po jakimś czasie przestaniemy dostrzegać, że nasze przekonania czy też nasze wierzenia to nie jest jedyna słuszna i ostateczna prawda. A trudno się do tego, właściwie trudno zauważyć ten moment, zwłaszcza wtedy, kiedy w mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku, mamy znajomych, którzy są w tej samej bańce, tak? Bo Oczywiście. na przykład wcześniej usunęliśmy tych, którzy myślą inaczej, e, więc jesteśmy tak sobie wszyscy razem w tym jednym kociołku. Trudno jest zauważyć, że poza nim jest inne życie, inny świat, inne spojrzenie w ogóle na ludzi, na wszystko. Oczywiście, że tak. Generalnie informacje są bardzo elastyczne i tu już od początku funkcjonowania sieci komputerowych, od pierwszego Arpanetu, gdy informacje były przesyłane między jednostkami komputerowymi w postaci czystego tekstu, do dzisiaj w, tej, w tym procesie niewiele się zmieniło. Natomiast Zmienia się zakres, zmienia się skala funkcjonowania i skala w ogóle powszechności różnego rodzaju zagrożeń, bo każdy z nas przeszedł przez etap, gdy dostawaliśmy listy od nigeryjskich książąt zachęcające nas do tego, byśmy deponowali środki w ich bankach, a jeżeli tylko tego dokonamy, to zostaniemy uznani za spadkobiercę jakiegoś istotnego klienta, który zostawił miliony na naszą rzecz. Okej, okay, to można porównać do metody na wnuczka mniej więcej, w której osoba niezorientowana, niewiedząca do końca już co się dzieje, niewiedząca do końca jak działa internet, mogła dać się złapać na, na przyswojowo wędkę. Dzisiaj te informacje, które do nas docierają, czy fake newsy, czy informacje wręcz nakierowane na to, żeby wzbogacić się naszym kosztem, są... Bardzo dokładnie konstruowane, włącznie z tą warstwą merytoryczną, z retoryką, którą się osoba podająca się za kogoś posługuje. Temat fake newsów nie jest tematem nowym. On oczywiście stał się jeszcze bardziej powtarzany po 24 lutego, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zaczęły się pojawiać w tym kontekście nieprawdziwe informacje, więc no, wróciliśmy do tego, że są fake newsy. Um, Wydaje mi się, że dosyć mocno mówiło się o fake newsach w ostatnich dwóch latach, kiedy pojawiła się pandemia, więc pojawiły się głosy, że tej pandemii nie ma. Natomiast pytanie, czy tylko te ostatnie dwa lata to, to jest wysyp fake newsów? Czy my w ogóle już od początku, gdy internet istnieje, jesteśmy na nie narażeni? Ależ może nie od samego początku istnienia internetu, ale od dobrych kilkunastu lat, od kiedy pojawiło się zagrożenie tak zwanym cyberbullyingiem, wtedy pojawiły się pierwsze masowo dystrybuowane fake newsy, pierwsze lokalnie dystrybuowane fake newsy, które miały na celu przede wszystkim pognębienie konkretnych jednostek. Poza tym no, też kojarzymy łańcuszki szczęścia, które pojawiają się w mediach społecznościowych, w których no, jeżeli nie roześlemy natychmiast do kilkunastu osób, na świecie wyginą jednorożce, ewentualnie jeżeli... Chcemy się też przyłączyć do jakiejś akcji społecznej, powinniśmy rozsyłać, bo za każde wysłanie ten czy inny operator serwisu społecznościowego dorzuci cent, dolara, czy, czy jak, jakąś inną jednostkę walutową do, na rzecz osób potrzebujących. No. Wybór jest naprawdę przeogromny. To spektrum działań, z którymi mamy styczność, też jest przeogromne i musimy faktycznie no, włączyć myślenie. Niekoniecznie wyłączać komputer, niekoniecznie wyłączać radio czy telewizję, ale włączyć myślenie i weryfikować. To, co do nas dociera, zwłaszcza jeżeli zależy nam na czymś. No, zdarza się, tak jak pani powiedziała, kliknąć bezrefleksyjnie, powielić informację, przesłać dalej, nie, nie weryfikując albo źródła, albo merytorycznej wartości treści, którą dalej wysyłamy. No i niestety w wielu przypadkach narażamy się na śmieszność. No, właśnie. Też byłam ostatnio świadkiem takiej sytuacji, gdy jedna z moich znajomych na Facebooku udostępniła wideo nagrane przez kogoś, kto krytykował zachowanie Ukraińców. No i ta znajoma udostępniła z takim komentarzem, że to przykre, bo pomagamy, a tu jest takie zachowanie. I od razu zauważyłam, że pojawiło się mnóstwo komentarzy pod tym postem, że nie warto udostępniać wszystkiego, że trzeba pomyśleć, zanim się udostępni i że nie każde wideo, które widzimy w sieci, jest nagrane. Tak przekazującym prawdę i co mi to mnie ucieszyło, ale pomyślałam sobie, co bym zrobiła na miejscu tej osoby, która udostępniła to wideo. I na no i której ktoś zwrócił uwagę, że udostępniłaś, nie pomyślałaś to, ale to nie jest prawda, więc co z tym dalej? I pomyślałam, że ja bym chyba usunęła po prostu, żeby nie powielać, żeby nie sugerować tym osobom, które obejrzą wideo, nie przeczytają komentarzy, no że faktycznie coś jest na rzeczy. No właśnie niestety mogą zadziałać dwa mechanizmy skrajnie różne. Z jednej strony możemy próbować teraz na siłę bronić swoich racji i udowodnić, że świat się myli, tylko ja jestem po tej właściwej stronie. Z drugiej strony, rzeczywiście możemy usunąć wcześniejszą treść albo przeedytować ją i zmienić tę treść, ostrzegając innych przed komunikatem, który został wysłany w ten sposób. Powinniśmy też bardzo uważać na załączniki, które pojawiają się w tych wiadomościach, na zwłaszcza takie, które. Kierują nas do ustawień Facebooka, prosząc o nadanie uprawnień, bo potem może się okazać, że aplikacja, którą zainstalowaliśmy w Facebooku do modyfikacji naszego zdjęcia profilowego bądź jakakolwiek inna, przy okazji uzyskała zdolność do wysyłania wiadomości w naszym imieniu, co może niekoniecznie dziś, jutro czy za tydzień, może być nawet za rok wykorzystane przeciwko nam. I wtedy nieświadomie staniemy się taką wieżą sygnalną. Nałową rozsyłającą fake newsy do wszystkich znajomych. I przy okazji tutaj taka uwaga, wtrącenie w ustawieniach Facebooka w bezpieczeństwie mamy informacje o tym, które aplikacje mają dostęp do naszego profilu, więc warto co jakiś czas sobie sprawdzać i usuwać te, które są zaskakujące, dziwne, których nie pamiętamy, żebyśmy, żebyśmy akceptowali, tak które mogą ewentualnie zrobić faktycznie jakieś, jakąś tam krzywdę. Czy pan kojarzy y, takiego fake newsa z ostatnich na przykład miesięcy, którym pan sam był zaskoczony, że okazało się, że to jest fake news? I tu bym się musiał zastanowić chwilkę. To podam y, przykład. Ostatnio się pojawiła informacja o tym, że Google ujawniło miejsca baz wojskowych w Rosji. I dowiedziałam się, ale to się dowiedziałam przygotowując do naszego programu, że. To jest fałsz, dlatego że one podobno nigdy nie były utajnione. Eee, oj, tak. To może się wiązać z przygotowaniem tej zdjęciowej mapy świata, na której, jeżeli raptem w lesie pojawiały się pięknie wymalowane na biało krawężniki, to znaczyło, że to jest ściśle tajna baza wojskowa. Ale to no, taka stara prawda, dlatego mnie to nie zaskoczyło. A mnie nie zaskoczyło, bo ja się nie znam na tym. Ja tak? jestem zupełnie poza tematem. Natomiast faktycznie słyszałam, te informacje, że Google udostępniło, nie ukrywam, zdziwiłam się, ale nie na takiej zasadzie, że, że będę teraz leciała, sprawdzała, faktycznie się zdziwiłam. I przygotowując się do naszego spotkania, odkryłam, że to nie jest prawda, właśnie, że to zawsze było to zawsze było dostępne. I, i, i Google też o tym mówi, że to zawsze dostępne było. Warstwa zdjęć na mapie Google faktycznie obejmuje obszar całego świata, tylko proszę zauważyć, że w przypadku jednostek wojskowych, przynajmniej należących do państw NATO, tam w tych obszarach są udostępniane tylko zdjęcia niskiej rozdzielczości. Mnie jeszcze zaskoczyło, ale to też faktycznie pokazujące, że czasem, często być może, przyjmujemy za dobrą monetę te wiadomości, które są po naszej linii myślenia. To wideo z Putinem, gdzie Putinowi ręka przechodzi przez mikrofon. To było jego spotkanie ze stewardesami. Nie wiem, chyba na początku marca się odbyło, już nie pamiętam, i też się okazało, że to jest fake news, że to jest ujęcie, które jest zrobione pod kątem, jest jeszcze w słabej rozdzielczości, i w związku z tym na etapie montażu czy czegokolwiek mogą występować załamania, które się. Wydają właśnie takim przechodzeniem, na przykład ręki przez mikrofon, czy cokolwiek innego, więc to się też okazało nieprawdą. Ale o tych stronach, które ewentualnie mogą też rozwiewać nasze wątpliwości, czy jest to prawda, czy jest to nieprawda, to na koniec też sobie porozmawiamy. Tymczasem, no właśnie, pytanie, czy możemy sobie w krokach przy, przygotować taką listę, jak powinniśmy, jako ludzie świadomi. Wykształceni, inteligentni, jak powinniśmy reagować na wiadomości, które mają w nas no właśnie, wywoływać pewnego rodzaju emocje? Bo jak rozumiem, pierwszy krok, taki, który powinien nam zapalić lampkę, to jest to, że ta wiadomość wywołuje w nas jakieś emocje, tak? Że coś się z nami dzieje. Pierwszy krok, który powinien zapalać lampkę, to fakt, że w ogóle pojawiła się informacja, której się nie spodziewaliśmy na którą nie czekaliśmy, bo to znaczy, że już ktoś próbuje dostarczyć nam treść, która będzie służyła do tego, by wywołać konkretną reakcję. No i teraz tak, nad czym się możemy zastanowić? Mówił Pan o tym, żeby się zastanowić nad źródłem, prawda? Czyli tak. kto te informacje przekazuje, czy jest to strona, która jest wiarygodna, czy nie jest wiarygodna. Tak. Co jeszcze może nas interesować? Myś to czy wiadomość została zmodyfikowana przez kogoś. Bo kiedyś istniało coś takiego jak katalog dobrych praktyk internetu, gdzie w momencie, gdy drukujemy informację, gdy ona pojawia się na piśmie, widzimy datę wydania, widzimy, że jest treść. Zachowana na niezmiennym nośniku. Natomiast internet daje możliwość edytowania stron, czego doskonałym przykładem jest Wikipedia, która się zmienia bardzo szybko i widać, jak dużo modyfikacji na poszczególnych hasłach można wyśledzić. Natomiast po to w stopce redakcyjnej strony internetowej kiedyś zamieszczano datę publikacji oryginalnego tekstu oraz datę ostatniej modyfikacji. Dzisiaj to odnosi się też dość powszechnie do studentów, którzy wykorzystują źródło, internet jako źródło wiedzy w swoich pracach. Koniecznym jest podczas konstruowania przypisu bibliograficznego do strony internetowej zamieszczenie daty odczytania danej treści. I robi się to właśnie dlatego, że od odczytania tej treści przez autora do daty, gdy ktoś chce jeszcze raz dostać się do tej treści, treść mogła ulec zmianie. Mhm. Kolejna rzecz jest taka, że możemy zostać. Chciałem powiedzieć zaatakowani, ale to może jest zbyt drastyczne określenie. Możemy dostać od kogoś treść, która została po drodze zmodyfikowana, czyli jesteśmy przekonani, że dostaliśmy artykuł opublikowany przez wiarygodne źródło, tylko że poza nagłówkiem, logotypem i tam lidem powiedzmy, czy, czy pierwszym akapitem Cała reszta została zmieniona. Proszę zauważyć, że bardzo często wystarczy zmienić miejsce znaków interpunkcyjnych, by, by zmienić sens zdania. Natomiast takie podszywanie się pod cudzą tożsamość, czy to osoby fizycznej, czy instytucji, też jest bardzo powszechnym zagrożeniem, które też może dotyczyć rozpowszechniania fałszywych informacji. Czy my możemy powiedzieć, że czy ktoś z nas, ze słuchaczy, Pan, ja, czy możemy powiedzieć, że my jesteśmy odporni na fake newsy? Że my je po prostu zobaczymy z daleka, z kilometra widzę, że to nieprawda. Absolutnie nie. Jakiś czas temu w jednej z instytucji podległych Uniwersytetowi w Oksfordzie przeprowadzono badania, które miały zweryfikować właśnie, czy poszczególni użytkownicy internetu są gotowi do tego, by nie dać się zapędzić w maliny i nie paść ofiarą ataku phishingowego, czyli czy będą w stanie odróżnić prawdziwy serwis od serwisu podrobionego. Okazuje się, że niezależnie od tego, czy osoby te były przygotowane do funkcjonowania, w świecie pełnym ataków phishingowych, czy byli to, były to osoby zupełnie pozbawione tego internetowego instynktu samozachowawczego, wszyscy w bardzo podobnym stopniu dali się złapać na podrabione serwisy. Także tak samo będzie w przypadku rozprzestrzeniania się sztucznych informacji. W momencie, kiedy my zaciągamy czy zasięgamy języka i próbujemy znaleźć informacje na jakiś temat, oznacza to, że nasza wiedza wyjściowa jest na poziomie zero. Chcemy się czegoś dowiedzieć i jeżeli trafimy na źródło rzetelne, poznamy wiedzę. Sprawdzoną i, i to będzie prawda. Natomiast jeżeli w tej peregrynacji trafimy na fake news czy specjalnie spreparowane źródło informacji, no to niestety padniemy ofiarą takowego właśnie ataku. Czyli chciałoby się powiedzieć, że trzeba po prostu mieć ograniczone zaufanie do tego, co widzimy, co słyszymy i w mediach społecznościowych, i nie tylko w mediach społecznościowych. Niestety tak, to jest troszkę jak z zasadą ograniczonego zaufania podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych po drogach publicznych. Musimy spodziewać się różnych zachowań ze strony innych uczestników ruchu. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonowanie w internecie, no to też nie powinniśmy dać się zwariować, nie powinniśmy zupełnie rezygnować z funkcjonowania w portalach społecznościowych z czytania wiadomości. Przekazywanych przez media elektroniczne. Są metody na to, żeby pozabezpieczać swoje interesy w internecie i nie dać się tak łatwo złapać na, na fake newsy, czy też nie paść ofiarą ataku phishingowego, nie paść ofiarą spoofingu, no ale to, to jest inna historia. To jest temat na kolejne spotkanie najprawdopodobniej. Na koniec pytanie, czy może pan polecić strony, które walczą z fake newsami? Bo rozumiem, że czasem jest nam po prostu trudno wyłapać samemu, czy dana informacja jest prawdziwa, czy nie, no ale też są strony, które, które się w tym specjalizują i które mogą nam podpowiadać i pokazywać, dlaczego dana informacja jest fałszem albo nie jest fałszem. Mogę polecić strony, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem sieciowym, ponieważ one bardzo często właśnie odsyłają też do różnego rodzaju watchdogowych innych serwisów. Przede wszystkim warto zainteresować się publikacjami ze strony niebe niebezpiecznika czy cyber defense. Natomiast cała reszta niekiedy żyje dość krótko i raczej patrzyłbym na to, jak długo dany dane serwis funkcjonuje i czy zdążył zdobyć doświadczenie, niż polecał konkretne nazwy. Zastanawiam się, czego, czego życzyć na koniec wszystkim słuchaczom, nam w tym świecie pełnym dezinformacji. Wszystkiego bezpiecznego. <laughs> Świetne zakończenie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.